Niezwykłe losy Jana III Sobieskiego. Zwycięstwa kształtowane przez sojusze, intrygi, zbiegi okoliczności, a może przeznaczenie. Zapraszam do obejrzenia fascynującej opowieści o polskim królu, pałacu w Wilanowie oraz jego budowniczych i opiekunach. Jan III Sobieski. Historia w kamieniu zapisana. Cesarskie oszustwo. Wzrost potęgi tureckiej po opanowaniu Bałkanów zagrażał zarówno granicom Rzeczpospolitej, jak i południowym krainom habsburskim. Węgierskie powstanie, wzniecone w roku 1682, stało się zarzewiem konfliktu między Austrią a Osmanami. Wobec groźby agresji tureckiej 1 kwietnia 1683 roku parafowano polsko-cesarski sojusz zaczepno-obronny, w którym uzgodniono, że w wypadku zagrożenia Krakowa lub Wiednia druga strona pospieszy z natychmiastową pomocą. W ewentualnym utrzymaniu polskich wojsk miał partycypować gwarant traktatu – papież. Wielki wezyr Kara Mustafa, będąc pewnym zwycięstwa, lekceważył aliantów, nie przekładając się do oblężenia zniesionego przesławną szarżą 20 tysięcy polskiej jazdy na przedpolach Wiednia. Klęska Osmanów powodowała kres ekspansji na Austrię, upadek powstania na Węgrzech i obniżenie pozycji Turcji na arenie międzynarodowej. Tak oto Jan III złamał agresywną potęgę wysokiej Porty Ottomańskiej, zapoczątkowując polityczny i ekonomiczny upadek Turcji Osmańskiej. Historia w kamieniu zapisana. Jedyna duszy i serca pociecho, najśliczniejsza i najukochańsza Marysieńku. Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszacowane wpadły w nasze ręce. Kiedy już nieprzyjaciel począł uchodzić i dał się przełamać, to mnie się przyszło z wezyrem łamać, który wszystkie, a wszystkie wojska na moje skrzydło prawe sprowadził, także już nasz środek, albo i korpus, jako i lewe skrzydło nie miały nic do czynienia i dlatego wszystkie swoje niemieckie posiłki do mnie obróciły. Nieprzyjaciel, zasławszy trupem, a proszę, pola i obóz, uciekł w konfuzji. Wezyr tak uciekł od wszystkiego, że ledwo na jednym koniu i w jednej sukni. Przybiegły wtedy do mnie książęta, jako to elektor bawarski Waldek, ściskając mnie za szyję, a całując gębę, generałowie zaś ręce i nogi. Oficerowie i regimenty, wszystkie w kawalerii i infanterii wołały Wiktoria. Słuchały mnie tak, że nigdy tak nasi. Armia turecka, straciwszy wielu żołnierzy, nie była zdolna do dalszych działań. Jan III triumfował. W liście do papieża król parafrazował Cezara. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Król, ratując Wiedeń, okrył się wieczną chwałą i wpłynął na bieg historii, bowiem Bitwa Wiedeńska była jednym z tych zdarzeń, które zdecydowały o losach Europy na całe stulecia. Po zwycięstwie Jan III spotkał się z cesarzem Leopoldem, po którym czuł się urażony. Cesarz nie okazał bowiem szacunku królowi, dowódcom i wojskom. Już wcześniej korespondując, Leopold tytułował Sobieskiego księciem polskim, a podczas osobistego spotkania pod Wiedniem zlekceważył królewicza Jakuba i nie podziękował chorągwiom polskim. Według relacji austriackiej cesarz nie kłaniał się ze względu na sztywną etykietę. Te same źródła podawały interesującą wymianę zdań obu monarchów. Cesarz miał zagaić rozmowy jako pierwszy. Chcieliśmy pogratulować Waszej Królewskiej Mości świetnego zwycięstwa i uratowania naszego Wiednia. Sobieski ripostował. Chciałbym podziękować, że mogliśmy dla Waszej Cesarskiej Mości odnieść owo wspaniałe zwycięstwo.
Grzecznościowy zwrot Sobieskiego wykorzystali natychmiast woracy austriaccy, namawiając cesarza do zawłaszczenia zwycięstwa Polaków. Wcześniej bowiem, gdy armia osmańska otaczała Wiedeń, cesarz chyłkiem zrejterował z rodziną i dworem do Gracu. Powrót władcy Rakuskiego do wyzwolonej stolicy nie należał do udanych. Ludność Wiednia gwizdała, buczała, zamykała okna przed orszakiem władcy. Wobec tego przypisanie zwycięstwa Leopoldowi, a nie Janowi III, zdawało się jedynym sposobem zachowania twarzy przez dwór cesarski. Cesarscy uruchomili zatem całą machinę dyplomatyczną i propagandową imperium, by zafałszować przekaz przypisujący triumf mydłkowatemu Leopoldowi. Zdając sobie sprawę z łgarstw rakuskich, Jan Sobieski natychmiast uruchomił własną kontragitację polityczną, ukazującą rzeczywistą prawdę o odsieczy wiedeńskiej. Temu celowi też miał służyć pałac w Wilanowie, będący żywym pomnikiem zwycięstw, triumfów i dokonań wielkiego króla wodza. Dziś byłem w mieście, które by się nie mogło dłużej trzymać nad 5 dni. Oko ludzkie nie widziało nigdy takich rzeczy. Co to tam miny porobiły? Beluardy odmurowane, okrutnie wielkie i wysokie w niwecz obróciły tak, że już dłużej ku obronie służyć nie mogły. Pałac cesarski, całkiem popsowany kulami. Uszy tu bolą, słuchając, co Wiedeńczycy mówią. Już i na nas narzekają, żeście to cesarza asekurowali, niechby się była w niwecz ta pycha z korzeniem i ze szczętem obróciła. Lud prosty wszystek całował mi ręce, nogi i suknię. Drudzy się tylko dotykali, z wielkiej radości krzycząc Salwator. Magawieć, ręce ku górze uniosłszy, prowadziła mnie aż do bramy. Chcieli byli wszyscy Wiedeńczycy wołać Salwator, ale to po nich było widać, że się swoich oficjerów i starszych obawiają. Kupa jedna nie strzymała i zakrzyknęła Salwator, na co widziałem, bardzo krzywo patrzono. Już wtedy kończyć muszę, całując i ściskając ze wszystkiego serca i duszy najśliczniejszą moją Marysienkę. Wiktorię Wiedeńską kazał Jan III wykonać jako 7. płaskorzeźbę bitewną na frontonie swego ukochanego pałacu. Upływ czasu kruszył jednak wilanowskie rzeźby. Kolejne remonty reliefów na froncie pałacowym po wcześniejszej konserwacji, zleconej przez Kostkę Potockiego, rozpoczęto w drugiej połowie XIX wieku. Prowadził je sztukator Józef Klimczak i dotyczyły rzeźb w technice narzutowej. Zapiski z lat 60. XIX wieku szczegółowo traktują o tej konserwacji i zatrudnionych tam artystach. Gdy Wilanów przeszedł na własność kuzyna Aleksandry Potockiej, Ksawerego Branickiego, zabiegi konserwatorskie kontynuowano w najstarszej części pałacu. W tamtych latach 1893-1906 pracami kierowali Władysław Marconi, brat architekta Leandra Marconiego. Ówczesne gazety pisały, że na frontonie na Attyku dwie płaskorzeźby przedstawiające bitwy Sobieskiego, które przez czas i klimat zupełnie zniszczone, po zdjęciu z nich form przemodelowano, odlano z cementu i osadzono na miejscu. Niestety, nie wiemy, których reliefów informacja ta konkretnie dotyczyła. Wiadomo jedynie, że zdjęto formy, a odlane fragmenty zamontowano na miejsce braków lub szpetnych naleciałości z dawnych odnowień. Prace realizował artysta Władysław Wojtasiewicz, dokonując ich ze znawstwem stylu i umiejętności niepośrednią w każdym najdrobniejszym nawet szczególe.
odnotowano, że w ciągu 10-letniej konserwacji pałacu wydano krocie. Pracami zaś kierował Leonardo, a nie, jak wskazują inni, jego brat Władysław Marconi. Być może więc działali razem. Marconi kontynuował zaś odnawianie pałacu do roku 1914. Następne konserwacje wykonano w duchu modernizmu już po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą.